Witamy serdecznie. Andrzej Gmitruk. I Andrzej Kostera, proszę Państwa, główna walka wieczoru w Mandalay Bay Casino w Las Vegas. Pojedynek, trzy pasy mistrza świata WBO, IBF i WBA w półciężkiej. Do ringu zbliża się pretendent Najib Mohammadi. Przygotowywał się do tego pojedynku w górach Kalifornii nad jeziorem Big Bear w ośrodku zwanym The Summit, czyli szczyt. Warunki spartańskie, bokserzy sami musieli przygotowywać sobie posiłki. To był jego drugi obóz z trenerem Abelem Sanchezem. To jest właśnie ten pan w białej koszulce, którego tam widzimy z tyłu. On przez 8 walk prowadził w ringu rywala Najiba Mohammadiego, którego za chwilę zobaczymy, czyli Siergieja Kowaliowa, który będzie bronił tytułu mistrza świata. To bardzo istotne. Najib Mohammadi. Wszyscy stawiają na jego przegraną. Notowania bukmacherów są porażające. Od 1 do 45 do 1 do 100 na Kowaliowa. Ale on twierdzi, że może wygrać. Mówił, że nie interesuje go to, że niewielu ekspertów daje mu szansę na zwycięstwo. Mówił, nie jestem głupi, nie jestem naiwny, nie jestem nieznany. To nie problem. Lubię spokój i ciszę. To pozwala mi trenować, trenować i trenować. Trening nie jest dla mnie pracą, ale pasją. 25 lipca sprawię sensację. Ludzie będą mówić, o Boże. No zobaczymy. No, obejrzałem Francuza w wielu walkach i rzeczywiście jest bardzo trudnym przeciwnikiem o takim specyficznym stylu. I do ringu zbliża się już Crusher. Siergiej Kowaliow, król nokautu, niepokonany. 27 zwycięstw, 24 przed czasem. Siergiej Kowaliow, witany owacyjnie. Znakomity zawodnik Kowaliow. Mistrz świata WBA Super od 2014, WBO od 2013, IBF od 2014. W ubiegłym roku wybrany najlepszym bokserem na świecie bez podziału na kategorie wagowe. I tak decydował magazyn Sport Illustrated, tak samo głosował USA Today i The Ring. Także znakomity, rewelacyjny zawodnik. Pierwsze mistrzostwo świata WBO w półciężkiej zdobył 17 sierpnia 2013 roku, wygrywając w czwartej rundzie TKO z Nathanem Cleverlym. W Cardiff drugiej i trzecie mistrzostwo świata zdobył 8 listopada ubiegłego roku, wygrywając jednogłośnie punkty z Bernardem Hopkinsem w Atlantic City. Wygrał zdecydowanie 120 do 107, 120 do 107, 120 do 106. Już Michael Buffer za chwilę przedstawi obu bohaterów. Główna walka wieczoru. Sponsored by Vodka, Miyakov and Mr. Osetrov Caviar. Wódka i kawior są głównymi sponsorami tej walki. No i tutaj chyba będzie to niezła zagryzka. No będzie to na pewno dobra uczta, także myślę, że... Także zagryzka już jest wymieniona i za chwilę będzie uczta. Sędziowie punktowi. No i widzimy w ringu Kenny Bayliss, weteran ringów. So from the Mandalay Bay of Las Vegas, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. No dzisiaj już tych grzmotów było wiele, szczególnie w walce Pascala z Gonzalezem. Były też grzmoty w walce Sullivana Barrery z Zuliką. I teraz zapowiadają się największe. Najib Mohammedi z Marsylii, 30-letni, 39. No to jest chyba mała tutaj nieścisłość, jeżeli chodzi o 37 zwycięstw, 3 przegrane, 2 przed czasem. Najib Mohammedi. Jego rywal w czerwonym narożniku. Narożniku trener John David Dixon, który w 1997 roku przegrał przez TKO z Bernardem Hopkinsem o pas IBF w średniej. 27 zwycięstw, 24, proszę Państwa, przed czasem. Niesamowity zawodnik. Jeden, jedyny remis, to jest techniczny remis w 2011 roku z Groverem Youngiem. No, Kowaliow, to tutaj wymawiajmy, bo to jest bardziej z języka rosyjskiego. Trzeba by było przetłumaczyć jak Gorbadnie. Kowaliow, proszę Państwa, Siergiej Kowaliow. Obaj różańce na szyi. Siergiej Kowaliow z uznaniem się o nim wyrażał przed walką Mohammedi. Mówił, że to dobry czempion, ale ma tylko dwie ręce, a w tej wadze wszyscy mają mocny cios. Ta walka zakończy się nokautem. Albo on, albo ja. Być może będę to ja, jestem tylko człowiekiem, mówił tak Mohammedi. Well, the caution to keep this fight clean at all times, protect yourself at all times, and what I say you must obey. Good luck to both. Cały czas słuchajcie moich poleceń. Widzimy Kowaliowa. Zdecydowany faworyt, tak jak wspominałem. Niektórzy nawet typują 100 do 1, ale menadżer Mohammediego Caruso mówił, że ja miałem szansę na przeżycie 45 tysięcy do jednego, a wyszedłem na ludzi, chociaż pochodziłem z zupełnie rozbitej rodziny. Niebieskie spodenki, Sergiej Kowaliow. Spodenki białe, Najib Mohammedi. To trzeba powiedzieć, że Mohammedi ma bardzo, powiedziałbym, specyficzny styl. Jest zawodnikiem takim poruszającym się w niestandardowy sposób, oczywiście na bazie ogólnego wyszkolenia technicznego. Ma dobry refleks, potrafi się przy niższym wzroście na tle różnych przeciwników dobrze odchylać i kontratakować. No ale argumenty również ma swoje i Kowaliow. Kowaliow potrafi jednym ciosem rozstrzygnąć walkę. Najib Mohammedi nie ma takiego niszczycielskiego ciosu. U niego raczej jest to kumulacja ciosów. W ten sposób wygrywa. W ten sposób wykończył 11 z 13 ostatnich rywali. Lewym prostym zaczyna Kowaliow. Kowaliow znakomity zawodnik. Kariera amatorska, 215 pojedynków, 193 zwycięstwa, mistrz Rosji w wadze średniej, wicemistrz Rosji 2004, w debiucie seniorskim w finale przegrał z Korobowem, też średniej, wicemistrz Rosji w 2008 w półciężkiej, mistrz świata wojskowych 2005, wicemistrz świata wojskowych,
2008 roku zdobył srebro na Mistrzostwach Rosji seniorów w wadze półciężkiej i potem przeszedł na zawodowstwo. Jak przyznał, po podjęciu tej decyzji pomógł mu fakt, że nie mógł się przebić do reprezentacji Rosji. Przegrywał konkurencję z Matwiejem Korobowem i Arturem Beterbijewem, który pokonał dwa razy Kowaliowa. Kowaliow twierdził zresztą, teraz doszedł prawy krótki i odczuł na pewno ten cios Mohamedi. No, przede wszystkim biorąc pod uwagę styl Francuza, bardzo dobrą taktykę przyjął w pierwszej rundzie Kowaliow. Długie lewe proste, utrzymanie na dystans. To jest to, co, ponieważ Mohamedi jest takim destruktorem. W momencie, kiedy skraca dystans, niewygodny, klinczuje i tutaj trzeba tego elementu unikać. Robi to perfekcyjnie jak na razie Kowaliow. Doskonała akcja po raz kolejny ze strony Kowaliowa. Lewa ręka na górę, prawe na tułów, prawe na górę. Pełna kontrola dystansu w pierwszej rundzie przez Kowaliowa. Natalia, żona Siergieja Kowaliowa. No, na razie nie widać zdenerwowania na jej twarzy. W narożniku Kowaliowa, trener John David Jackson. Tak jak wspominałem, walczyło Mistrzostwo Świata z Bernardem Hopkinsem o pas średniej. Hopkins był na deskach, w 12 rundzie był na skraju nokautu, skończył pojedynek oszołomiony, szukał piątego narożnika, ale nie padł. A tutaj Abel Sanchez, który przez 8 walk prowadził na zawodowych ringach właśnie Kowaliowa. No ale bagatelizował to ten fakt Kowaliow. Mówi, ja przez ten czas się zmieniłem. Siergiej Kowaliow. Wspominałem o tych jego karierze amatorskiej. Twierdzi, że nie mógł przebić się do reprezentacji Rosji, bo faworyzowali Beterbijewa. Pomagały mu ściany, jak mówił, przegrał z nim 24-25 w półfinale Mistrzostw Rosji 2007. Beterbijew to potem mistrz świata amatorów dwukrotny, mistrz świata amatorów, mistrz Europy dwukrotny 2006-2010. Niepokonany do tej pory na zawodowych ringach. 9-0, 9 nokautów. Nie można wykluczyć, że zmierzy się jeszcze w jakiejś tam perspektywie z Kowaliowem. No i proszę, na deskach Kowaliowa, ale słusznie sędzia ringowy Kenny Bayliss uznał, że to było potknięcie, pchnięcie. Tam zaplątał się trochę w liny Kowaliow. To co powiedziałem, Mohamedi jest bardzo niewygodnym zawodnikiem. On jest takim, powiedzmy, spoilerem w niektórych momentach. Tak jak w tej chwili, skróci dystans, od razu klęczuje ostrożnie, dlatego stąd większa ostrożność i próba utrzymania dystansu Francuza lewym prostym. Widać, że tutaj przeanalizowali styl Francuza. On, tak jak w tej chwili, nietypowy atak z podniesioną do góry głową, momenty przestoju. Ale to jest element trudny do... No, trafił Kowaliew po raz pierwszy, bardzo mocno. No i mamy początek końca. Pierwszy knockdown liczony Mohamedi. Pokazuje, że może walczyć. Ponad minuta została do końca. No, taki ringowy morderca jak Kowaliow z reguły wykorzystuje takie szanse. Klinczuje Mohamedi. To jest to, co mówiłem. Jednym ciosem Kowaliow potrafi zmienić losy pojedynku. No, on ma dynamit w pięściach. No, klinczuje, trzyma Mohamedi. Utrudnia tutaj, ale jest dalej grogi, widać, staje na piętach. No, decyzja ma 48 sekund do wykończenia akcji Kowaliow. Uważnie, no teraz zyskuje na czasie Mohamedi w ten sposób. Drugi raz poszedł na deski, nie po ciosie. I zyskał kolejne około 20 sekund. Nie popychaj go, uwagi Kennego Baylisa do Kowaliowa. Ależ doszedł kolejny prawy i zamroczony jest nadal Mohamedi. Chociaż troszeczkę chyba już mu umysł się rozjaśnił. Prawy na tu bardzo destrukcyjny.
No, w tej chwili zgiął się Mahomedi pod tym prawym. Już kwestia czasu, nie zdąży wykończyć, czy zakończyć tego pojedynku Kowaliow w tej rundzie. I potworny lewy bity od dołu. No ciekawe, no co teraz powie Abel Sanchez Mohamediemu. Musisz być z bliska. No, jedyna szansa, ale nie, na pewno nie pozwoli mu na to Kowaliow. Masz go już. Spokojnie, nie śpiesz się. Masz go już. To była uwaga trenera Johna Davida Jacksona. Ależ obijał Kowaliow tutaj rywala, chociaż jemu też zdarzały się Kowaliowowi porażki przed czasem. Najbardziej bolesna porażka w karierze w 2008 roku. W finale turnieju imienia mistrza olimpijskiego Walerego Powiętrzenki grał przez nokaut z Uzbekiem Atojewem. Atojew zrobił unik głową na prawy, prosty Kowaliowa, strzelił lewym sierpowym. Tę walkę można obejrzeć na YouTube. Także też jest czuły. No. Zresztą tak jak mówił świętej pamięci Jurek Kulej, nie ma bokserów odpornych na ciosy, są tylko słabiej trafieni. To po raz kolejny mocny prawy krzyżowy nad lewą ręką Francuza. No wykorzystuje tutaj zasięg ramion Kowaliow, bardzo precyzyjne prawe. Proste po przygotowaniu ataku lewą ręką. Zdecydowana przewaga Kowaliowa do tej pory. Ale do końca musi kontrolować pojedynek. To co powiedział mu trener narożniku. Musisz spokojnie pracuj, masz czas. Tutaj nie może popełnić błędów, dlatego że Mahomedi jest trudnym zawodnikiem właśnie w tych elementach zwarcia pół dystansu. Ma takie nieskoordynowane ruchy. Tak jak w tej chwili odchylenie w ostatniej chwili przed prawym Kowaliowa, więc jest to zawodnik również z dużym refleksem, no ale argumenty w rękach posiada Rosjanin. Widzieliśmy w narożniku Kowaliowa Abela Sancheza, który wcześniej trenował Kowaliowa i jest wciąż trenerem Gołowkina. Abel Sanchez twierdzi, że Kowaliow i Gołowkin razem sparowali i mimo różnicy wagi Gołowkin dominował i że Mohamedi widział te sparingi i wyciągnął wnioski. No na razie tych wniosków za bardzo nie widzę. Czytałem w ringu analizę Mohamediego. On twierdził, że Kowaliow ma problemy z wycofywaniem się do obrony. Tak, ale... I zasadnicza dla wyniku walki będzie walka na dystans. I na razie wygrywają zdecydowanie drugi Kowaliow. Tak jest. I to już chyba też ma problemy jakieś z widzeniem, bo dostał w lewe oko. Koniec. Koniec. Więc Crusher skruszył kolejnego rywala. Tak się cieszy jego żona. Shane Mosley. Oczywiście doskonałe pojedynki na tej gali. Z dużą dramaturgią. No, zasłużył na swoją galę garze Kowaliow. Dostaje za ten pojedynek $750,000. Mohamedi 270 tysięcy dolarów. Keti Duwa gratuluje Kowaliowowi. Ciągle jeszcze odczuwa skutki tego ciosu Najib Mohamedi. No, dzisiaj wielkie było bombardowanie w ringu. Wielkie bombardowanie w walce Pascala z Gonzalesem. Teraz wielkie bombardowanie w tym starciu Sergeja Kowalowa z Najibem Mohamedim. Popatrzmy jeszcze raz. Spokojnie. Prawy w szczękę i lewy
w okolice oka. Proszę. Dwa ciosy w lewe oko i padły Mohamedi. Precyzyjne ciosy, perfekcyjny dystans, perfekcyjne skręty tułowia. Tak się cieszy Natalia, żona Kowaliowa. No i co będzie dalej, proszę państwa? Mówi się o sekundę. Here at the Mandalay Bay of Las Vegas, the official time is 2 minutes 38 seconds of round number 3. The winner by knockout victory and still the undefeated light heavyweight champion of the world, the light heavyweight fighting pride of Chelyabinsk, Russia. Sergey Krushev! A więc proszę państwa, druga minuta, 38 sekunda trzeciej rundy. Przez knockout wygrywa Krushev Sergey Kowalow. Kruszy kolejnego rywala i obroni tytuł mistrza świata WBO, IBF i WBA w wadze półciężkiej. Pytanie, co dalej? Mówi się o unifikacyjnym pojedynku, marzy się o unifikacyjnym pojedynku z Adonisem Stevensonem, no ale chyba nie dojdzie do tego. Bardzo lekceważąco, nawet obraźliwie wyraził się Kowaliow o Stevensonie. Stwierdził dosłownie, cytuję, Stevenson to kupa gówna, nie ścigam go, nie muszę nic udowadniać, on nie jest gotowy do walki o mistrzostwo świata ze mną. Ja chcę walczyć z najlepszymi. Może być Stephenson, może być Wharton. No i posłuchajmy. Kolejny spektakularny knockout. Jakie są twoje odczucia? I feel as a sparring today. To było jak sparring dzisiaj. It's for me a very important fight was it. To była dla mnie ważna walka. I'm very happy that I jestem szczęśliwy. Got the victory in my record. Kolejne zwycięstwo w moim rekordzie. IBF defense today was because he was mandatory first. To była obowiązkowa obrona IBF. I'm happy. Jestem szczęśliwy. You mentioned before the fight that mówiłeś przed walką, sort of a revenge fight for you, considering it was an Abel Sanchez fighter. Że to jakby dla ciebie rewanżowa walka, bo w jego narożniku był Abel Sanchez. Tak jakbyś chciał go ukarać. Dlaczego to robiłeś? I call him stand up and it's like a short show. People know. No był krótki show. Boxing, just a one round. No to jest box. Small fight and I wanted to continue and I tried to continue. Longer this fight to make this longer fight, but. No, mam nadzieję, że w następnych walkach zobaczą widzowie też dłuższe walki. Jean Pascal wygrał, pokazał wspaniały show w poprzedniej walce. Czy widziałeś tę walkę? Trochę widziałem, widzieliśmy to zresztą, tam w szatni oglądał, rzucał okiem. It was an interesting fight. I to była interesująca walka. My opinion that. Moje opinii. I saw it's like Gonzalez was much better. Are you interested in a rematch with? Czy jesteś zainteresowany rewanżem z Pascalem? You know, if people interested in rematch, ready. Jeżeli ludzie będą zainteresowani takim rewanżem, ja jestem gotowy. Ja nie wybieram rywali. I'm ready for everyone. Jestem gotowy na każdego. In the division, other than you and Adonis Stevenson, and it may be a bigger fight for boxing anyway, would eventually be you and Andre Ward. Ach, proszę państwa, tak o tym się też mówiło. Jeżeli nie ze Stevensonem, to może z Andre Wardem. Jestem gotowy na każdego, także na Andre Warda. First of all, for me, it's sport. And if fans want to see this, jeżeli panowie fani chcą tej walki, we'll make this fight. Róbmy taką walkę. So will we. Thanks, champ. Appreciate it. Thank you. Let me congratulate my father with his birthday. Papa, поздравляю. Momencik jeszcze. Передаю тебе огромный привет также своей маме.
всем друзьям Челябинска. Поздравления для мамы и для приятелей из Челябинска, еще по-российски. И для целой России. Кохаю свою отчизну. Happy birthday, Papa Kovalev. Jim. No i pozdrowienia dla ojca, który obchodził urodziny. Proszę Państwa, wspaniała gala bokserska, wspaniałe walki, znakomite wydarzenie. No, w tym czasie w Las Vegas Al Heyman organizował w Palms Casino inną galę, gdzie walczyli BJ Flores i Baby Shumanov.